Lektury jedynki. A przed nami 29 fragment powieści Jarosława Haszka w tłumaczeniu Józefa Waczkowa. Ten tytuł po tłumaczeniu to Dole i niedole dzielnego żołnierza Szwajka podczas wojny światowej. Rok 1991. Z dowództwa brygady przycwałował na koniu kurier z nowym rozkazem dla 11 kompanii. Mieliśmy zmienić marszrutę na Felsztyn, omijając Sambor, gdyż tam są już dwa pułki poznańskie i byłyby trudności z zakwaterowaniem. Sierżancie Waniek? Tak jest. I Szwejku. Tak jest. Pójdziecie przodem do Felsztyna, by załatwić kompanii nocleg. Tylko po drodze nie zrób jakiegoś głupstwa, Szwejku. Najważniejsze to zachowywać się jak należy wobec ludności. Melduję posłusznie, panie poruczniku, że będę się starał. Skończ, Szwejku. Lepiej sprawdź razem z sierżantem Wańkiem mapę, którędy macie iść. O, tu jest ta wieś. Widzicie? Niepodobna zabłądzić. No to trochę tu inaczej niż pod Pragą. U nas już po żniwach, pod kralupami zaczynamy najpierwsi. Po wojnie to tu dopiero będzie urodzeń. Nie trzeba będzie kupować żadnej mączki kosnej. To się rolnikom w to gra, jakim na polu cały pułk spruchnieje. No to się nazywa nawożenie. Ej, coś mi się zdaje, że idziemy źle. Pan porucznik nam to przecież dokładnie wytłumaczył. Iść pod górkę. No pod górkę. Potem w dół. Najpierw w prawo, potem w lewo. Potem znów w prawo, potem w lewo. Tak. Ale możeśmy szli jak należy, tylkośmy się zagadali. To jedno jest zaraz, pewne. Zaraz. No, a nie, jedno jest pewne. Przed nami są dwie drogi do tego Felsztyna. Ja bym radził, żeby iść teraz tą drogą na lewo. Nie, ja obstaję przy tym, że trzeba skręcić w prawo. Ja, ale moja droga jest o wiele wygodniejsza niż pańska. Ja pójdę nad potokiem, gdzie rosną niezapominajki, a pan pójdzie po spękanej od spiekoty glinie. Tu niepodobna zbłądzić, powiedział pan porucznik. I ja się tego trzymam. Nie wygłupiacie się, Szwajk. Zgodnie z mapą, tu trzeba. Tak jak mówię, skręcić w prawo. Ale ta mapa też się może mylić. A skoro pan taki uparty, to nie pozostaje nic innego, jak się rozejść i spotkać się dopiero na miejscu, w Felsztynie. Po południu doszedłem nad stawek, w którym kąpał się jakiś zbiegły jeniec rosyjski. A jak mnie zobaczył, wylazł z wody i tak jak go Pan Bóg stworzył, rzucił się do ucieczki. Byłem ciekaw, czy będzie mi do twarzy w mundurze rosyjskim, który leżał pod wierzbą. Rozebrałem się więc i włożyłem mundur nieszczęsnego jeńca. Tak długo przechadzałem się po grobli, aż mnie tam znalazł patrol żandarmerii polowej szukający rosyjskiego zbiega. Wszystko to stało się tak szybko, że dopiero na drugi dzień zdałem sobie sprawę ze swojej sytuacji. Tu spał Józef Szwejk z Pragi. Ordynans 11. kompanii marszowej 51. pułku, który jako kwatermistrz dostał się przez pomyłkę do niewoli austriackiej pod Felsztynem. Kowalewski genialny, ale ta muzyka też świetna, prawda? 29 fragment powieści Jarosława Haszka Dole i niedole dzielnego żołnierza Szwejka podczas wojny światowej. Tłumaczeniu Józefa Waczkowa. Adaptacja Hanna Marzańska. Reżyseria Andrzej Zakrzewski. Realizacja Andrzej Brzoska. A wystąpili
Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Tyniec i Bogusz Bilewski. Nagranie pochodzi z 1994 roku. Ciąg dalszy nastąpi.